Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wróćmy troszkę do klasyki, czyli do Michaiła Tala. Partia rozegrana w 1958 roku. Mirko Bobotsow kontra Michaił Tal. No, myślę, że partia dosyć znana, rewelacyjna. Dużo się działo, jak to zwykle bywa u czarodzieja z Rygi. Zapraszam serdecznie do analizy. No i jedziemy, moi drodzy. D4. Tylko przypomnę, że Bobotsow był bułgarskim arcymistrzem. Urodzony w 1931 roku, zmarł w 2000 roku i największy ranking w karierze osiągnął w wysokości 2485. No jak na tamte czasy oczywiście był to ranking niezwykle wysoki. Myślę, że po inflacji trzeba dodać mu około 200 punktów. Tak mi się mniej więcej wydaje, 150-200. D4, skoczek F6 zagrał Michaił Tal. Posunięcie C4, no i tutaj przybijam piątkę G6, moi drodzy. Skoczek na C3, goniec G7. Obrona królewsko-indyjska nam tutaj się wyklarowała. E4, D6. No i tutaj przeciwnik Tala zagrał ruch F3, co nam mówi, że jest to system zamisza w obronie królewsko-indyjskiej. No, plan jest taki, aby białymi ustawić gońca na E3, hetmana na D2 i próbować tymi pionkami tam zasuwać, atakować przeciwnika. No cóż, ale to jest wszystko normalnie. Robimy roszadę, czyli teoretycznie i skoczek zagrywa na E2. Ruch oczywiście z przestawieniem. Znaczy, chodzi o to, że można gońcem zagrać najpierw na E3, ale to nie ma znaczenia. Skoczek G2 też jest w porządku. Potem gońca wstawiamy i wszystko jest ok. W tym momencie czarne zagrały C5. No taki ruch jak najbardziej można zagrać. Ja myślę, że po wybiciu tutaj białe nie mogą być zadowolone z tej pozycji, gdyż tu się otwiera goniec, hetman fajnie wskakuje na A5, ewentualnie można po prostu wybić na C5, wymienić hetmany i czarne są w porządku, wieża D8, skoczek C6 i tak dalej. Bardzo fajne pozycje dla czarnych mogą powstać. No oczywiście białe nie wybijają, absolutnie grają gońcem na E3, co jest lepsze, i Michaił Tal ma do wyboru na przykład skoczek C6, no skoczek D7 też taki ruch istnieje, czasami widuje się takie ruchy H5, no ale zagrywa skoczkiem na D7. No właśnie, i teraz pytanie jest takie, co będzie po zagraniu D5? Ja się zawsze zastanawiałem, czy ten skoczek D7 ma taki duży sens, jeżeli tutaj idziemy pionkiem na C5. No oczywiście on wspomaga tego pionka, ale właśnie po D5 jak się zachować? No i tu się okazuje, że całkiem normalne zagranie to skoczek E5. Można tak grać, można też zagrać od razu H5. Tutaj głównie chodzi o to, że ruch F4 za bardzo nie istnieje. Znaczy, no jest taki ruch oczywiście, ale tutaj skoczek, no w tym momencie można zbić pionka na C4, akurat nie można F4, więc powiedzmy, no trzeba by było zagrać skoczkiem na G3 w tym układzie, dokładnie w tym układzie, i H5. Tutaj po takim ruchu na przykład F4, ten skoczek fajnie zagrywa sobie na G4 i pole G4 jest tak fajnie opanowane, ten skoczek potem może wrócić na H6, na takie kombinowane fajne szachy, ale po gońcu na przykład na E2, skoczek może zagrać na H7 z opcją na przykład na F5, próbować takie rzeczy robić lub E6. I tu jest wszystko fajnie, harmonijnie ustawione. Polecam czarnymi zdecydowanie. No i po tym ruchu skoczek D7 hetman zagrał na D2. No cóż, moi drodzy, w tym układzie tradycyjne posunięcie czarnymi jest to ruch A6. Ten ruch powoduje to, że próbujemy dążyć do ruchu B5 i otwierać pozycję na skrzydle hetmańskim, lecz jeszcze nie wiadomo, w którą stronę pójdzie król. Ale zwykle bywa tak w zamiszu, że król robi długą roszadę. Tak też się stało w tej partii. No i teraz, moi drodzy, B5 byłby takim ruchem bardzo ciekawym. Warto taki ruch zagrać, bo po wybiciach wszelakich skoczek jak wybije, to wieża tam może na A2. Bardzo ciekawie to wygląda, lecz Michaił Tal postanowił najpierw wrzucić hetmana do akcji. Standardowe zagranie teraz król B1. Bardzo normalny ruch po długiej roszadzie, to też polecam taki ruch wykonywać praktycznie z automatu. I Michaił Tal oczywiście w swoim stylu zagrywa B5. Moi drodzy, teraz białe zagrywają skoczkiem na D5. Takie również zagranie teoretyczne, motyw znany dosyć często, bo po wybiciu na D2 mamy szach na E7. Jeżeli król odejdzie, bo musi
odbijamy po prostu hetmana, zyskując pionka więcej. I tutaj trzeba się jakoś zachować. Oczywiście, no, czy zagrywamy hetmanem na D8? To nie byłoby w stylu Tala. Moi drodzy, Michał Tal teraz zagrywa posunięcie, które może zaskoczyć, no i może się przede wszystkim podobać. Jest to ruch skoczek, skoczek, skoczek na D5. Niebywałe zagranie. Poświęcają czarne hetmana. Mi się to niezwykle podoba z tego względu, że wiem, że czarnymi odbijam dwie lekkie figury i to jest ważne, że odbijam tego gońca czarnopolowego. To jest bardzo ważna figura. Czarnym może się to podobać. No i przy okazji atakuje jeszcze wieżę. Wieża musi uciekać i dodatkowo jeszcze zbijam jednego pionka. Więc podsumowując, no, czarne tracą hetmana za punktów 9, zyskują dwie lekkie figury plus piona, czyli punktów 7. No dwa mniej, ale perspektywy ataku pozostają. No i teraz, moi drodzy, w partii wieża zbiła tego skoczka, co jest jeszcze lepsze dla czarnych, no bo ciężka figura tutaj się poświęca za lekko, czyli oddanie jakości. Lecz, no, weźmy pod uwagę, co by było, gdyby białe nie wybiły skoczka. No, odejście na E1 się wydaje sensowne. No i po tym posunięciu białe po prostu zdobywają kolejnego pionka. I mogło to się białym bardzo nie podobać. Na przykład skoczek F4, no bo tutaj trzeba zająć pole D3, trzeba jakoś rozwinąć też gońca. Grozi oczywiście zbicie na C4, ale skoczek zagrywa na E5 i to się świetnie stabilizuje. Ten goniec też ma furtkę do wyjścia i po na przykład skoczek D3 możemy wyprowadzić kolejną figurę. No i ta pozycja jest oceniana według silnika plus 0,4, czyli czarne stoją według mnie świetnie bez hetmana. Kwestia gustu oczywiście, ja zawsze to powtarzam, ale królewsko-indyjscy zawodnicy myślę, że byliby bardzo zadowoleni z tej pozycji. No cóż, wróćmy do partii. W partii zostało wybite na C4 i oczywiście Michał Tal wybił. I o co tutaj chodzi? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na tego gońca i tę wieżę, bo ta wieża tutaj zaraz będzie się celowała na B8 i na B2 wspólnie z gońcem będą próbowały te figury tutaj wywierać dużą presję na przeciwniku. Skoczek na C1 i wieża B8 wspomniana już przeze mnie. No skoczek C1, oczywiście można by było próbować na przykład skoczek F4 troszeczkę aktywniej, żeby tam na przykład na D5 coś skrobnąć, ale tutaj nic się dla czarnego złego nie dzieje. W partii były następujące posunięcia i goniec teraz na C4 wybił pionka. Jak grać dalej, jak kontynuować atak? Tutaj jak najbardziej można wybić teraz pionka na D4, lecz Michał Tal postanowił zagrać skoczkiem na B6. Takie pionki na A6 nie mają żadnego znaczenia przy ataku, przy tak zróżnicowanej sile gry figurowej tutaj z jednej i z drugiej strony. Goniec zagrał na B3, no takie już posunięcie wycofujące, no stara się goniec przede wszystkim osłonić pionka B2. W tym momencie goniec wybija na D4. No kolejny pionek zdobyty u czarnych i atak taki już tutaj się fajnie klaruje. Hetman wrócił i goniec po prostu wrócił na G7. Jest to ważny ruch, nie dlatego, że czarne się boją, czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że tu się szykuje posunięcie C4. Skoczek E2 i właśnie taki ruch zostaje zagrany. Moi drodzy, ta pozycja jest już bardzo trudna dla białych. Bardzo trudna. Gra bez hetmana, a pozycja dla czarnych jest świetna. Goniec zagrywa na C2. Jaki ruch teraz wykonał Michał Tal, moi drodzy? Zabawmy się tutaj w czarodzieja z Rygi i spróbujmy znaleźć posunięcie, no takie ostre przede wszystkim. C3, moi drodzy, C3, poświęcamy. Tutaj rzecz jasna, no co by było na przykład po wybiciu? No wybijamy pionkiem do skoczek C4, zdobywamy hetmana. Tu się odsłania szach oczywiście. No po skoczek na C3, skoczek C4 i na B2 wisi, wszystko się zaczyna sypać. No oczywiście jakiś też skoczek można wybić na B2. No sypie się pozycja strasznie. No i dlatego też czarne decydują się, przepraszam, białe decydują się na hetman D3. Co grać dalej? Michał Tal po prostu bije pionka.
na B2. Ten pionek tutaj może robić wielką karierę. Z jednej strony ten pionek przesłania tutaj drogę wieży do króla, no ale jednak jakieś opcje, skoczek A4, skoczek C3 istnieją. Oczywiście trzeba uważać, oczywiście teraz, ale opcja jest, żeby tam próbować grać. Skoczek zagrywa na D4 w tej pozycji i spokojny goniec D7. Dlaczego by się śpieszyć, tutaj coś próbować na siłę? Nie, tutaj wyprowadzamy kolejne figury. Bicie na B2 absolutnie nie wchodzi w grę, bo rentgen się otwiera z jednej, z drugiej strony, więc sytuacja byłaby na pewno opłakana. Kwestia oczywiście policzenia wariantu dobrze. Moi drodzy, w tym momencie wieża zagrała na D1, no, ostatnia figura wchodzi do gry, ale już jest troszkę za późno. Wieża z F na C8, również ostatnia figura wchodzi do gry ze strony czarnych. Goniec B3 ze strony białych, moi drodzy, i teraz no, działamy na konkretach. Ruchy są, myślę, że dosyć proste. Gdy mamy już wszystko stabilnie ustawione, trzeba przejść do no, konkretnych działań. Skoczek A4. Groźby nieubłagalne tutaj istnieją. Goniec po prostu wybił gońca, skoczka i goniec tutaj odbił. Wieża wisi, grozi wzięcie, grozi goniec C2, no wszystko grozi, że tak powiem, to jest ustawione idealnie. Można powiedzieć, że dwie wieże i dwa gońce, no to świetne dwa duety w tej pozycji. Tutaj jest już ciężko. Skoczek B3. I jak kontrolować, jak kończyć, wykańczać tę pozycję, jak grać? Dosyć prosto, zobaczcie. Wieża C3 zagrywa Michał Tal, hetman na A6, goniec wybił. Pionek wybił, konsumpcja. I teraz ostatni ruch, który daje zwycięstwo w tej pozycji. Jest to wieża C8. Z tego względu, że nie można pionka wybić, bo grożą odejścia i zdobycie na przykład hetmana, aczkolwiek to jakieś maty prawdopodobnie też istnieją. No ale to tak już patrząc na proste szachy, na praktyczne decyzje, hetman zagrał na A3. No i moi drodzy, wieża C1, wieża C1 i wieża C1. Białe się poddały, gdyż grozi nieuchronny mat na A1. Albo z tej strony, albo z tej strony. Moi drodzy, Michał Tal zachwyca i jego partie są wspaniałe. Oczywiście to się pewnie ze mną zgodzicie. No i cóż, dziękuję serdecznie za uwagę i serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnych analiz. Do zobaczenia. Cześć.